Witam serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj w troszeczkę innym otoczeniu, ale porozmawiamy sobie o treningu, o przygotowaniach, bo nie samym rowerem człowiek żyje, a warunki są jakie są, więc pewnie nie ma wyjścia. Jeśli są jacyś chętni, no to jak najbardziej zapraszam. Przygotowania czy trening, zwał jak zwał, można to nazywać jak się chce, natomiast no jakieś muszą być, nie można wziąć z automatu, no chyba że ktoś jest takim mocarzem i wsiąść na rower i pojechać na jakąś wyprawę, a że pora roku jest taka jaka jest, no to trzeba sobie zdać sprawę z tego, no nie bardzo się na rowerku da, więc wykorzystujemy inne sposoby. Dla mnie takim treningiem uzupełniającym tak naprawdę jest rower i jest taką odskocznią od biegania, bo tak bardziej jestem biegaczem niż rowerzystą, a może nie szufladkowałbym się w jakąś kategorię, tylko po prostu bym powiedział, że lubię sport i ruch. Jeśli chodzi o trening czy o przygotowania, ubrałbym to w dwie kategorie. Pierwszą kategorią to jest trening, który wykonujemy według ściśle określonego planu. Czy to planu wymyślonego przez nas samych, rozpisanego, wyrysowanego w tabelkach, na grafach, jak już różne szkoły są, więc jak już kto tam uważa, lub też takim treningu stricte z trenerem, trenero, jak to niektórzy mówią. Druga szkoła według mnie, czy druga metoda, to jest trening swobodny. I nie będę się tu teraz mądrzył, że to jest moje określenie, ponieważ usłyszałem go, to określenie usłyszałem ostatnio w podcaście Kamila Kardacha. Nie chcę tutaj kopiować, chociaż nie uważam, że jest to kopiowanie, tylko po prostu zgadzam się z tym, co Kamil mówił w tym podcaście. Natomiast ubrał to w bardzo fajne słowo, które mi przypasowało. Jeśli jesteście ciekawi, to odsyłam do Kamila na profil. Kamil morduje kilometry, na pewno sobie znajdziecie. Bardzo pozytywna postać. Fajnie mówi o biegach w sposób bardzo przystępny. Dużo rzeczy z tego można zaadoptować do treningu rowerowego. Oprócz tego Kamil też jest organizatorem biegów Jaga Kora, Zamczyska Trail. Tutaj na naszych pięknych terenach w super atmosferze. I też od razu mówię, że to nie są tylko i wyłącznie biegi dla zawodowców, chociaż tereny dość wymagające, ale limity czasu są tak ustawione, że naprawdę nie ma się o co martwić, a nawet gdybyście się nie wyrobili i potraktowali ten bieg bardzo rekreacyjnie, to z limitem też na was poczekają, przynajmniej do tej pory tak było. Bardzo polecam, gdzieś w tym filmiku odnośnik do Kamila
profilu wrzucę, bo myślę, że warto się zapoznać. Jeśli ktoś ogląda ten filmik nie z Podkarpacia, nie tutaj z naszych okolic, a troszkę z dalsza, może go to zainteresuje. Taka wyprawa w nasze rejony sportowo-biegowa plus baza noclegowa, gdzie można zabrać rodzinę i przed biegiem czy po biegu jeszcze te piękne tereny pozwiedzać. Mam tutaj głównie na myśli Beskid Niski, bo to jest naprawdę przepiękny kawałek Polski, a do tego wszystkiego jeszcze bardzo mało uczęszczany, więc nie spotkacie tam na szlakach tłumów, dzikich tłumów. No kawał dzikiej przyrody z historią, na rodzinne wycieczki, na pobieganie, na trening. Ale wracając, trening rozpisany lub trening z trenerem, albo trening swobodny. Jak się domyślacie, ja pewnie jestem bardziej zwolennikiem tego drugiego, czyli treningu swobodnego. A co mam na myśli, mówiąc trening swobodny? Trening swobodny to jest wychodzenie na aktywność fizyczną nie stricte z założonym celem, czyli nie mamy wypisanego, czy nie mamy w głowie, czy w zegarku, czy gdziekolwiek założonego celu, więc nie mamy do przebiegnięcia 10, 12, 13 km w tempie 5,46, 6,30, czy nie wiadomo jakim tam. W każdym bądź razie wychodzimy na trening i biegniemy. Oczywiście założenia mamy takie, że jeśli to jest płaski teren, no to staramy się te odcinki przebiegać w takim czasie, żeby poczuć zmęczenie. Jeśli te odcinki pokonujemy kilkukrotnie, to przy następnym wyjściu spróbujemy ten odcinek pobiec szybciej. Jeśli jesteśmy w terenie górzystym, no to nie poddawajmy się, tylko wszystkie wzniesienia, które mamy przed sobą, spróbujemy wybiegać. To dokładnie mówił Kamil. Bez względu na to, jak je wybiegniemy, ale wybiegajmy. I raz, drugi, trzeci wybiegniecie jakąś górkę i za czwartym razem już poczujecie różnicę, że już wam pod nią lepiej się wybiega. Co moim zdaniem jest jeszcze bardzo ważne, o czym Kamil chyba nie wspominał, a jeśli wspominał, to sorry Kamil, w takim treningu swobodnym, zresztą nie tylko w takim swobodnym treningu, tylko myślę, że w każdym innym, to jest systematyka. Nie może być tak, że w poniedziałek obiecujecie sobie, że bierzecie się za trening, a w środę, kiedy pasowałoby zrobić kolejny trening, odpuszczacie. Mam na to swoje sposoby, natomiast jeśli już totalnie gdzieś głowa mi nie pracuje i nie chce mi się wyjść na ten trening, gdzieś gorzej się czuję, jest mi zimno, no to próbuję ten trening zastąpić czymś innym. Choćby nawet tak jak dzisiaj. Co prawda jestem tutaj, żeby zrobić ten materiał dla osób, które zechciałyby to obejrzeć, ale gdyby nie ten materiał, to na pewno bym wyszedł pobiegać. Nie ma wymówek. Oczywiście ktoś może powiedzieć: dzieci, praca, dodatkowe jakieś tam zajęcia, dodatkowa praca. Tak, ja to rozumiem, ale jeśli określimy sobie jakiś cel, to spróbujmy do niego dążyć. W tym momencie jest godzina, myślę, że po 23, a ja wyszedłem. Choćby nawet po to, żeby się ruszyć. I wcześniej wspomniana
blokada głowy, nie chce mi się, jest mi zimno, nie wyjdę, wiem, że jak wyjdę, to mi głowa, nogi nie współpracują razem i po 15 minutach wrócę, zastąp to fajnym marszem. Wychodzisz nie na spacer, może taki typowo rekreacyjny jak z rodziną na lody, ale niech to będzie spacer taki troszeczkę szybszy. Spacer, który powiedzmy przy tej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, już po kilku minutach, po kilkuset metrach sprawi, że się rozgrzejesz, że twój oddech przyspiesza. Myślę, że to jest zdecydowanie lepsze niż odpuszczenie zupełnie i zostanie w domu. Więc dobrej nocki wam życzę i nie odpuszczajcie. Nawet trening swobodny, nawet trening po swojemu, ale jednak do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam.